Szczęść Boże! Dzisiaj Wielki Piątek, Dzień Męki Pańskiej. Upamiętniamy wydarzenia, które dokonały się na Golgocie, kiedy Jezus umiera, a raczej oddaje życie za każdego z nas. Dzisiaj także rozpoczynamy nowennę do Bożego Miłosierdzia. To właśnie tam, na Golgocie, w momencie śmierci Chrystusa, najbardziej uwidacznia się ta tajemnica Bożego Miłosierdzia dla każdego z nas. Przez te kolejne 9 dni, kiedy będziemy wspólnie modlić się nowenną do Bożego Miłosierdzia, jesteśmy przekonani i wierzymy, że tajemnica Bożego Miłosierdzia może skruszyć nawet największych grzeszników. Pamiętam, odwiedzałem kiedyś pewnego pana, od 20 paru lat sparaliżowanego. Jego żona nim się bardzo zajmowała, ale on był bardzo trudnym człowiekiem, jak sam mówił. I przez wiele lat nie chciał słyszeć nawet o tym, żeby spotkać księdza, żeby się wyspowiadać. I w końcu na 2 lata przed śmiercią sam zdecydował się, żeby zaprosić księdza. Przyszedł ksiądz, wyspowiadał go, a on tak głęboko uwierzył w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, tak głęboko się złapał Chrystusa Miłosiernego, że potem, kiedy nawet żona mówiła, że nie byłeś taki trudny, on mówił, byłem i to bardzo trudny, ale wierzę, że Pan Bóg mnie przemienił. I Pan Bóg dał mu łaskę, że umarł w Wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Dlatego trwajmy przez te dni na modlitwie i dostrzegajmy w naszym życiu te wszystkie działania Bożego Miłosierdzia, te przejawy Jego bezgranicznej miłości i bezinteresownej miłości do każdego z nas.